politycznie niezdefiniowanych, prokuratorskich jest, na dojściu do prawdy w każdej z tych afer. W Stanach Zjednoczonych znalazłoby się 10 dziennikarzy, którzy by tak długo tropili, bo liczyliby, że zrobią karierę. Ja to wiem, ale ja zadaję merytoryczne pytanie. Jak to jest możliwe, żeby taka postawa, ja nie mówię o ludziach o określonych poglądach politycznych, tylko o normalnym dziennikarzu, prawniku, policjancie czy oficerze ABW, który ma instrumenty? Pani doktor, ja jako lokalny polityk tak często mam tu okazję, pewnie w imieniu wielu z Państwa się wypowiadać w lokalnych mediach. I często zastanawiam się, tak, bo lawiruję, tak jak tutaj jesteśmy, nie mamy pełne spektrum poglądów, bardziej na prawo czy w centrum, czy może w lewo. Lawiruję często wśród różnych środowisk, określających się tak czy inaczej politycznie, konkretnie. I często w takich sytuacjach zastanawiam się, już po tych wypowiedziach medialnych, tak, znając kuchnię polityczną, tak jak to się dzieje, gdzie zachodzą pewne zjawiska, jak to w kuchni, układy, prawda, wpływy, lojalność wobec różnych grup, tak, formalnych czy nieformalnych, więc w takiej materii lawirujemy, tak. A to, co pani przed chwilą powiedziała, to pewnie jeszcze do tego dochodzi element strachu. Mnie akurat pewnie nikt nie musi się bać. No nie wiadomo. Więc coś mi powie, tak? W stosunku do mnie jakoś się zachowa, ale w stosunku do kogoś, kto ma bardziej wymierną władzę, tak? Jakąś wykonawczą, to można się czuć zagrożony. Nawet jeżeli to nie jest władza jakaś militarna, to może być władza czegoś, no, ograniczenie dostępu do jakiegoś dobra, tak? Czy coś w tym rodzaju. Czy ja mogę panu skomplikować od razu życie? No dobrze, to może powiem na, jeszcze dodam coś jeszcze, tak? Stąd oczywiście znam się nad etyką w polityce. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie działania od tej kuchni politycznej, pamiętam kiedyś tam ktoś cytował wypowiedź chyba Bismarcka, że zwykły człowiek nie powinien oglądać, jak się w rzeźni robi kiełbasę, jak się robi politykę, tak? I jak już rzeczywiście wkroczyłem do jakiejś tam partii politycznej, tutaj Państwo zresztą w różnych akcjach, happeningach też braliście udział, więc no... Dawno temu jeszcze no, pana Andrzeja często zapraszaliśmy w ramach różnych tam wydarzeń i pan Andrzej nigdy nie odmawiał jako autorytet lokalny w Gdańsku, a w Polsce szeroko znany. W związku z tym jestem w tej chwili politykiem Prawa i Sprawiedliwości. A więc to jak gdyby ten priorytet potrzeby i prawa, i sprawiedliwości w Polsce jest nadrzędny. Pomijam różne inne niuanse i to jak gdyby staram się wokół tego hasła jednoczyć polityków. I często w tej kuchni politycznej kłócimy się pewnie o różne sprawy i zastanawiam się często, skoro znane są takie mechanizmy psychologiczne, jak pani powiedziała, dysonans poznawczy, czy może... Poczucie własnej wartości jako konformizm. No, ja już podejrzewam, że niektórzy też mają syndrom sztokholmski, tak? No, na przykład. Prawda? I tak dalej. Skoro są znane takie mechanizmy, to dlaczego partie polityczne, a ja jako, powiedzmy, działacz swojej partii, dlaczego moja partia nie używa pewnych narzędzi w obronie, tak? W samobronie, można by powiedzieć, swoich programów, swoich działań. Nie robię jakichś działań osłonowych, prawda, i tak dalej. Czy to wypowiadając się, czy stosując tak zwaną polityczną propagandę. Bo my jako zwykli, prości ludzie, często stosujemy karty, schematy w naszych zachowaniach. Często lubimy się tak wypowiadać. Jak już raz coś przemyślimy, to potem po prostu lubimy to powielać i się nad tym nie zastanawiać. A to potem wiele lat pokutuje. Pani doktor, tu jeszcze są dwie wypowiedzi. Nie, bo jeszcze o tym nie odpowiedziałam, to będzie krótko, PZPR i Platforma Obywatelska. Ja bym powiedziała tak, że na pewno nonsensy doktrynalne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a także wymiar zależności są nieporównywalne. Natomiast zgadzam się, że mechanizm, do którego się Platforma odwołuje, zarówno w takich strukturach poznawczych Polaków, tak, że jest jakaś jedna partia i można pójść i załatwić, tak to było w PRL-u, tak, że nie trzeba myśleć, żeby wybierać, właśnie to jest wygodne, tak, oni są mądrzy, mają wszystkich najważniejszych profesorów, to coś tam wymyślą. Tak, zgadzam się, że
Platforma Obywatelska odwołuje się do nieświadomych, zakorzenionych w polskim społeczeństwie przyzwyczajeniach do jednej rządzącej, lepszej niż wszystkie inne partii, bo na poziomie doktryny to się zgodzimy, że różnice są, no, bardzo wyraźne, chociaż może nie we wszystkich wymiarach. Tak, to ja przyznam się szczerze, dlatego mówię, że się zwija demokracja, bo postsolidarnościowa partia bez żenady odwołuje się w swoim sprawowaniu władzy do systemu, z którym jej liderzy, przynajmniej w teorii, rządzi. Bardzo proszę. Ja mam to proszę o takie pytanie, trzy szybkie pytania. Krótkie pytanie. Panie doktorze, mam pytanie następujące. Moi znajomi, no, ludzie inteligentni, prawda, po nas znani od studiów, umiejący logicznie rozumować, ale oglądają TVN i czytają Gazetę Wyborczą. Nie ma żadnej dyskusji. Od razu wybuchają, obrażają, mimo że się chce z nimi delikatnie dyskutować. Jakie sztuczki socjotechniczne są stosowane, że ich tak można zniewolić skutecznie? Właśnie. Oczywiście na początku dziękuję za dokładnie, również standardowo. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że jestem pani pod wrażeniem pani, bo była socjologa, tak. Moja ulubiona też dziedzina nauki, ale też chcę przypomnieć, że bardzo podobało mi się pani wystąpienie na początku, w tym tygodniu, kiedy wszyscy byliśmy właściwie w żałobie, kiedy wydarzyła się ta straszna tragedia i bardzo jestem pani wdzięczna, że pani się pokazywała w telewizji, że wreszcie, że tak powiem, nie ma mi sięgnęli po panią. Ja słuchałam tych wypowiedzi po prostu na jednym tchem i na tle tych wszystkich mądrych mędrców, no to pani według mnie wypadała jak najlepiej i no trafiało po prostu do mnie. Podobał się bardzo pani styl po prostu komentowania rzeczywistości. No to tyle właśnie od siebie. A do czego zmierzam? Czy dzisiaj, pani doktor, możemy śmiało, bez obaw, bez strachu powiedzieć, że no władza po trupach, pani powiedziała dużo o tej władzy właśnie, że władza po trupach. I o tych emocjach, że rządzą nami emocje. No mam akurat teraz w tej chwili rządzą takie emocje po wydarzeniach, jakie miały miejsce 16 czerwca, tak? Czyli w zasadzie pod odsłoną euro wydarzyła się straszna tragedia, które euro właśnie to miało przyćmić. Mnie akurat to nie przyćmiło, bo jest cały czas we mnie. I niech pani się ustosunkuje może, czy chciałabym pani opinię. O samobójstwie generała Petryckiego. Więc śmiało można powiedzieć, czy mam się bać określenia po prostu władza po trupach. Pani się do tego stosunkuje. Dziękuję bardzo. Jest już Państwa jest bez laudacji, tak? Tak, absolutnie bez laudacji. Bernacki Stanisław, członek tutaj Sejmu Klubu Gazety Polskiej. Pani doktor, mam do pani pytanie w sprawie człowieka, którego nazwisko ja wymieniam, ale tylko negatywnie. Mianowicie przy ostatnich wyborach, prawda, zabrał on 10% wszystkich, no nie głosów, ale miejsc w parlamencie. O nim się wypowiadał pan prezes Kaczyński dopiero w ostatnich dniach, że jest jakieś takie zagrożenie. I mam tutaj właśnie do pani pytanie. Dlaczego socjolodzy czy politolodzy odpowiednio wcześnie nie zauważyli tego zagrożenia, a przecież zagrożenie było poważne, bo przecież te ponad milion osób zagłosowało na nich, prawda? Nie wiadomo, nawet nie wiedzieli na kogo. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie to może nawet taki apel. Bo stwierdziła pani, że to, że zmiana obecnej sytuacji, zmiana władzy, zmiana sposobu rządzenia, że odpowiedzialność spoczywa na nas, to my w zasadzie wiemy. Bo nawet rozmawiając między sobą, to nie mówimy, że Platforma coś powinna zrobić, tylko że myśmy powinni coś zrobić. Wskazała pani jeden taki czynnik, który trzeba by było zrobić, czyli kreowanie tych elit. Ja rozumiem, że
nie po to, nie na podmiankę, tylko na wymianę, prawda? Elit. Na kontr. Tak. Dobrze zrozumiałem. Pani doktor, ja myślę, że to jest inicjatywa ze wszechmiar cenna i właściwie my od kadry naukowej, od nie tylko od socjologów, ale i od wszystkich innych politologów, historyków, innych naukowców, inżynierów także, powinniśmy mieć te podpowiedzi. Powinniśmy mieć te podpowiedzi, co robić. Tworzyć elity, prawda? Trzeba powiedzieć jeszcze dalej. Jakie elity, kto ma tworzyć, w jaki sposób, prawda? Gdzieś te podpowiedzi muszą iść no, od ludzi, którzy naprawdę więcej wiedzą niż my. Dziękuję. Było takie proste, jak maszynka do bielenia mięsa, tak? Z wypowiedzi pani widzę, to wyraźnie widać taki głos negatywny. Chciałbym usłyszeć pani pytanie, odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zjednoczyć prawicę, w jaki sposób wygrać wybory. Tego nie wiem. Ja wiem, ale pani zdanie. Ale... Bo to, prawica jest skłócona. Stworzył się PRL-em. Ja przepraszam pana, ale ja pamiętam w swojej biografii Konwent Świętej Katarzyny i panią profesor Sucheni-Grabowską, panią profesor Wypacewicz i mnie, które biegałyśmy między Janem Olszewskim i Jarosławem Kaczyńskim i próbowałyśmy ich wytłumaczyć, że oni naprawdę mogą iść spokojnie do wyborów razem i nie poszli. Pamiętam pan. Więc ja bym powiedziała, że jak nic nam się wtedy nie udało, to nie sądzę, żeby coś poza mądrością mojego narodu mogło tutaj przeważyć. Pani doktor, jeżeli można, pani zadała tutaj pytanie. Wydaje się, że, to jest moje odczucie, że odpowiedzią na to pani pytanie może być stwierdzenie, że już właściwie, tak ja odczuwam, nie uwolnili się po prostu od nocnej zmiany. Bo jeżeli spojrzymy na elity, które są w rządzie, a także na wiele osób, które w dalszym ciągu są autorytetami, może nie są. Już nie rządzą, ale są ciągle dla nas autorytetami lub cytowani jako autorytety, no to właściwie są te same twarze i te same postacie. Ale moje, w ogóle chciałem zadać zupełnie pani inne pytanie, bo ja uważam, że elity w Polsce, a w tym momencie, jeżeli najlepszy dowód na to jest podział, jaki jest w tej chwili nawet w Sejmie, gdzie 30% powiedzmy jest PiS, a reszta to są różne inne ugrupowania, nie mają żadnego interesu i żadnej chęci wyjaśnienia sprawy smoleńskiej. I w tym momencie moje pytanie jest, jeżeli pani może jako socjolog odpowiedzieć, czy my jako państwo, jako ludzie, czy my zasługujemy na to, żeby być wolnym krajem i czy my faktycznie jesteśmy wolnym krajem, bo nawet to, co pani powiedziała o miękkim wchodzeniu do Polski, no to tylko świadczy o tym, że PRL dalej egzystuje u nas. Nie, bo Grecy wygrali, nie pan. I to nam rozwiązało problem. Ja teraz muszę odpowiedzieć. Bardzo proszę. Panu, dlatego, że ja mówiłam o zaniżonej samoocenie. W pana pytaniu mam taki dobry pretekst, żeby pokazać, żebyśmy nie przypisywali nam samym zbyt wielu wad w sytuacji, w której my się borykamy z dramatycznie trudnymi problemami. Zadał pan pytanie o Smoleńsk i ja odpowiem tak. A proszę mi powiedzieć, czy udało się skazać w sytuacji, w której my nie mamy jako Polacy cienia wątpliwości, kto stał za zamachem na Jana Pawła II? Czy udało się skazać w wolnych, demokratycznych Włoszech ludzi, którzy byli na podstawie zeznań Ani Akcza odpowiedzialni za ten wątek bułgarski? Nie. Europa nie była, a to był Związek Radziecki, nie demokratyczna Rosja, Związek Radziecki. Takie są relacje władzy w Europie i pozycje polityczne poszczególne. Ja będę odpowiadać na temat Betelickiego, bo widzę, że pani wychodzi, ale to za moment. Ja rozumiem, ale zostałam informacją, że na dyrektywę. Dobrze. Więc ja zwracam uwagę,
że skala tego problemu, która wiąże się ze Smoleńskim, znaczy się bardzo boję, żebyśmy nie popadli znowu dokładnie w tą samą pułapkę, którą ta tragedia smoleńska stworzyła, czyli zrobimy co chcemy, wraku nie dostaniecie, tego nie dostaniecie, tamtego nie dostaniecie. Nie, chwileczkę, chwileczkę. A co my zrobimy? Nie, to nie o to chodzi. A co my zrobimy jako Polacy? Upokorzeni uznamy, że jesteśmy słabi i do niczego. Nie. Problem jest poważny. I to jest problem, z którym ja pana zapewniam, w relacjach międzynarodowych z Rosją nie poradziłoby sobie bardzo wiele innych państw, czego Wielka Brytania jest najlepszym dowodem, bo jak pan wie, ten, kogo próbowała jako zabójcę Litwinienki do Wielkiej Brytanii ściągnąć, został radnym, tak, deputowanym, przepraszam, nawet czyli też. Więc żebyśmy znowu nie zrobili dokładnie tego, co w scenariuszu jest dla nas przewidziane. Nie. Problem jest bardzo poważny. Bo problem rozwiązania, może tak powiem, nie wiem, czy pan Andrzej pamięta, kiedyś Andrzej Urbański, nasz członek kolegium IPN-u, opowiadał o tym, jak próbował zamówić, namówić, jeszcze jako prezes telewizji, szefów różnych medialnych stacji i sieci dystrybucji filmów do zakupienia filmu Katyń. Powiedział, że 30 parę % europejskich liderów medialnych odpowiedziało, że nie kupi filmu, który jest antyrosyjską propagandą wymyśloną przez Polaków. To są elity europejskie. Żyjemy w takiej rzeczywistości, my to wszystko mamy jakby do odpracowania, ale nie to mnie martwi, że mamy taki poważny problem, tylko to mnie martwi, żebyśmy znowu nie skończyli zgodnie ze scenariuszem, obniżając sobie poczucie własnej wartości, mówiąc, że my jesteśmy do niczego jako naród, jako społeczeństwo. Z tym problemem, jaki my mamy ze Smoleńskim, nie poradziłby sobie, moim zdaniem, z takich słabszych państw nikt. Ja bym powiedziała tak. Jest książka Andrzeja Grajewskiego, która dokumentuje zeznania Ali Ak, czyli całą historię zamachu na Jana Pawła II. Tam bardzo wyraźnie widać, że był taki moment, kiedy Ali Akcza mówił prawdę. I kiedy ten wątek bułgarski miał bardzo mocne oparcie w dokumentach. Potem tak się jakoś dziwnie złożyło, że Bułgarzy zaczęli prowadzić jakieś śledztwo, z którego wynikało, że prokurator bułgarski, który znał przypadkiem turecki, mógł przesłuchać Ali Akcze we włoskim więzieniu. Co on mu wtedy powiedział, nie wiadomo, ale po tym przesłuchaniu Ali Akcze zaczął opowiadać nieprawdopodobne historie. To się działo w praworządnym kraju, w czasach, kiedy Rosja była niedemokratyczna, a była Związkiem Radzieckim, właściwie cały świat wiedział, że za zamachem Jana Pawła, na Jana Pawła II kryją się prawdopodobnie służby KGB. Więc to jest ważny, ten problem naszej samooceny, bo to jest przy okazji odpowiedź na to pytanie, co robić. Proszę Państwa, pierwsza, najważniejsza rzecz, poczucie własnej wartości. Mamy prawo do swoich poglądów, mamy prawo się nawet mylić, mamy prawo się domagać. I to, co się w relacjach z tymi, którzy mają taki właśnie stosunek do nas dzieje, bardzo często jest skonstruowane na tym, że my od razu jesteśmy mową ciała jakby zmarginalizowani, czyli rozemocjonowani, domagający się. Myśmy w poczucie wyższości i pewności siebie. To nie jest proste. Ja muszę powiedzieć, że mnie się ostatnio na konferencji zdarzyło rzeczywiście przeżyć taki moment zabawny, bo dyskusja na temat wsi była też minister rolnictwa w rządzie mazowieckiego. Bardzo wiele dobrych projektów i wspólnych miałyśmy za sobą, podeszła do mnie i powiedziała tak, wiesz, brakuje twojego głosu w dyskusji, to była taka, no, takie towarzystwo Unia Wolność, Unia Demokratyczna Platforma. Może byś wróciła do mądrych. Może byś wróciła do mądrych. Proszę zwrócić uwagę, jakie trzeba mieć poczucie własnej wartości. Nie, spokojnie. Ja to socjotechnicznie rozpracowuję. Jakie trzeba mieć poczucie własnej wartości, żeby nie usłyszeć tego, co się powiedziało, tak? O doktoracie. Ja się uśmiechnąłem, powiedziałam, że nie gniewa się, ale ja jestem wśród mądrych. No i wtedy do mnie dotarło, że jest.
poważna, sympatia, ja ją lubię w ogóle, jest mi żal, że nie dyskutuje. Kompletnie nie zgadzam się z jej poglądami na temat wsi i uważam, że no dobrze, to bardzo krytyczna mała opinia, tak bym powiedziała, ale nieważne. Natomiast ważne jest to poczucie własnej wartości i to poczucie pewności, że to wszystko jest absolutnie w wymiarze naszych praw i w wymiarze naszych obowiązków nawet obywatelskich i patriotycznych. I kropka. I ja bym powiedziała, że to poczucie własnej